W tym roku Zarząd powiatów w Oświęcimiu doceniając wcale niełatwą pracę strażaków ochotników przeznaczył dwukrotnie większą kwotę dotacji na ochotnicze straże pożarne. W 2015 roku było to 40 tysięcy złotych. W obecnym aż 85 tysięcy. Ochotnicze straże pożarne powinny być wspierane. Czy to czy tak jest w rzeczywistości? Myślę, że tak. W powiecie oświęcimskim myślę, że straże, ochotnicze straże pożarne mają się dobrze. Przypominamy cały czas, że jest to zadanie własne dla gmin. Niemniej jednak, y, wiedząc, jak, waż jak ważnym czynnikiem bezpieczeństwa są te stowarzyszenia, jakim są OSP, my również chcemy się włączyć y, w to wsparcie. Powiat chce również zdopingować włodarzy gmin do większego wsparcia gminnych jednostek OSP. Jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną zmiany, w których priorytetem będą jednostki mające pomoc finansową z gminy czyli powiat będzie wspierał te OSP, które dostaną pomoc finansową z gminy. Ogłoszony zostanie nabór wniosków na sprzęt, który zostanie przekazany gminie z zapytaniem, ile będzie ona partycypować w tym zakupie. Model taki jest już praktykowany i się sprawdził. Przykładem może być jedna z jednostek, która zakupiła samochód z podziałem środków 30% marszałek województwa, 30% gmina i 30% starostwo powiatowe. Powiat wyszedł z taką propozycją, po prostu możliwości zabezpieczenia kwoty na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecny dzisiaj starosta i cały zarząd oczywiście, zaproponował kwotę, którą przeznacza na jednostki. Jednostki oczywiście są powiadamiane o tym i składają wnioski o, z prośbą o dofinansowanie. Na pewno jest to w rezultacie nie tylko z powiatu, ale również bądź z gminy, czy też z innych źródeł, żeby po prostu było wspólne finansowanie, bo nie ukrywam, że no powiat nie ma aż takich dużych środków, żeby obdarzyć wszystkich, a tych jednostek mamy ponad 40, prawda? Pomoc powiatu to nie tylko pieniądze. Strażacy otrzymali również w nieodpłatną dzierżawę tereny na Górze Grojeckiej, które przeznaczą na poligon szkoleniowy. Współpraca z i z powiatem, i z Urzędem Marszałkowskim układa się coraz lepiej, tak bym powiedział. E, rozumiemy się w, w tym, co, co robimy. Jeżeli mamy jakiś pomysł, przedstawiamy go i szukamy kompromisu na to, współfinansowania. I tak jak pani tutaj zaznaczyła, góra grojecka została nam przekazana, a na którą my mamy pomysł, jak ją zaadaptować pod poligon ratowniczy. To nie tylko my będziemy z tego korzystać. Plany są naprawdę bardzo duże i dzięki starostwu od Trzymaliśmy tą górę grojecką. Mamy tam w planach może troszeczkę zdradzę zrobienie poligonu, ale tam wszystkie straże, wszystkie instytucje, wszystkie na tym mają skorzystać, nie tylko my. Chcemy to ogarnąć w taki sposób, żeby wszystkie nasze instytucje mogły się tam szkolić. Także tam ma być teren dla szkolenia psów, ma być, mają być tam techniczne, mamy tam zrobić medyczne wysokościowe. No, nie będę tego zdradzał, z większym czasem sami przyjdziemy, jak po prostu to zaprojektujemy, jak to będzie wyglądało. No. Także dużo służb tam sobie skorzysta. I tak zwykli strażacy też. No, nie ma na naszym terenie takiego poligonu szkoleniowego, gdzie naprawdę wszystkie grupy specjalistyczne, i strażacy mogliby się szkolić w jednym takim danym punkcie. To ma być taki z prawdziwego zdarzenia. No, taki najbliższy poligon to jest w Czechach, taki bardzo duży. Myślę, że jesteśmy jedynym jedynym samorządem, który wraz ze strażakami, ochotnikami wpadł na pomysł, żeby przeznaczyć pewien teren, pewien grunt pod poligon ćwiczebny. W momencie kiedy podpisaliśmy umowę z panem prezesem OSP w Kętach. Widziałem jego zadowolenie, widziałem, że ma pomysł, widziałem, że ma wizję. Jestem ciekawy, co z tego, co z tego się urodzi, ale jestem pewny, że na pewno coś dobrego, że będziemy się z tym jeszcze wielokrotnie chwalić.